2 kwietnia, 8 lat po śmierci Jana Pawła II w Warszawie, podobnie jak w całym kraju, odbyły się uroczystości upamiętniające osobę i pontyfikat papieża Polaka. Tegoroczne obchody tak naprawdę będą wyjątkowe. Wyjątkowe dzięki warunkom atmosferycznym, ale tak naprawdę zbliżają nas do tego przeżycia, które było 8 lat temu. Jak co roku obecni na Placu Piłsudskiego mogli wysłuchać pieśni w wykonaniu chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. W tym roku będziemy mogli w podobnej ciszy, z lekkim towarzyszeniem chóru, zatrzymać się przy relikwiach Jana Pawła II w polowej kaplicy. Przed relikwiami papieża modlili się warszawiacy wraz z kardynałem Kazimierzem Nyczem. Wojtyła 3D to hasło tegorocznych obchodów. O jego znaczeniu mówi Marcin Nowak, koordynator warszawskich uroczystości. W centrum doszliśmy do wniosku, żeby w tym roku zwrócić uwagę na zapomniany w ostatnich czasach, czy też wydobyć tą prawdę, która czasami nam umyka, że papież Jan Paweł II był Karolem Wojtyłą, był człowiekiem, osoby, która składa się z ciała, z ducha, z intelektu. I ten Wojtyła 3D ma w taki sposób hasłowy, reklamowy zwrócić uwagę na te trzy wymiary papieża. Pokazać w papieżu człowieka, pokazać w papieżu Karola Wojtyłę, pokazać w papieżu człowieka, mistrza, sportowca, myśliciela, prawników, filologów, historyków, humanistów. Organizatorzy poszukują ciągle nowych form przekazu myśli polskiego papieża. Street artowa wystawa na balkonach i mimowie na centralnych placach stolicy to nie przypadek, ale element świadomej strategii. Ciało i dusza, mówi Kościół katolicki, ale mówił też Jan Paweł II, to są te elementy, które tworzą całość, które dopiero razem są w stanie stanowić o tym, o człowieku. Więc jeżeli chcemy szukać w Janie Pawle II głębi, a do tego zachęcają nas tegoroczne obchody, to być może ta droga do 3D jest drogą w obie strony. Być może powinniśmy tej głębi najpierw poszukać w sobie. Czuwanie w godzinie śmierci Jana Pawła II zakończyła wspólna modlitwa pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza. No i tak na zakończenie barkę, ale absolutnie wszyscy śpiewamy. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku, po 27 latach pontyfikatu.